Witam serdecznie, z tej strony Markis i zapraszam was do dalszych przygód w grze Diablo 4. A my się tutaj wybierzemy teraz. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Jakie potwory nas tutaj napotkają. Starali się, nic ciekawego. Ale tu jak dojść? Tędy się nie dojdzie. O, tu kwiatek. Nie jestem jeszcze gotowa.
gotowa. No, długa droga przed nami. A tam już czekają na mnie. Czym przychodzisz? Wielebna matka Pradia mnie oczekuje. Otwierać wrota! I to szybko. Byliście dobrymi żołnierzami. Nie straszna była wam ani praca, ani walka, ani gorzała. Bracia, siostry, mam nadzieję, że znajdziecie ukojenie w tych płomieniach. Vigo, co ty tu robisz? A jednak żyjesz! Przyznałem się Pradi do wzięcia łapówki od tamtej kobiety. Nie jest dobrze. Dostanę po dupie. Kiedy ze mną skończy, pewnie stracę robotę. Ej, przychodzisz do niej, prawda? Chodźmy razem. Może potraktuje mnie ulgowo, jeśli będziesz tam ze mną. Ale żeś sobie wykombinował. No to idźmy. Ej. Niewielu mogłoby udźwignąć ciężar twoich grzechów. O, to ładne miasteczko też jest. Wróciłaś. Odważna jesteś. A jak? Stój. Oczekuje nas. No. Co ty? Powodzenia. Nowy dowódca straży wyśle oddziały w zastępstwie sił, które straciliśmy w kopalni. A więc wracasz. Vigo twierdzi, że wykazałaś się większą odwagą niż on. Najpierw trzeba cię uczynić godną błogosławieństwa. Świętej wojny nigdy nie zdołają wygrać niewierni. Nie miej złudzeń. To jest święta wojna. Lilith sprowadziła odwieczny konflikt do sanktuarium. I Narius nas ocali, jak mówi proroctwo. Do tego czasu mamy swoje role do odegrania. Udaj się z pielgrzymką do alabastrowego monastyru. Oczyść swą duszę. Wtedy porozmawiamy o błogosławieństwie. Donan już napisał do mnie w tej sprawie. Dlaczego Inarius nie wyruszy tam, by się jej pozbyć? Przepowiednia głosi, że bitwa rozstrzygnie się w piekle.
to tam musimy wymierzyć cios. No, do piekła można by iść. Dobra, tu mamy to. Pielgrzymka, dobra. Zobaczmy to z tą pielgrzymką. Co tu mają? Coś na handel? Kolczasty hełm. Błonia ogniska w lesie. Dobra. Na pewno tą pielgrzymkę będę musiał chronić. Zachód stąd jest kapliczka, a w niej pewien relikt. Ponoć mierzy się z twoim grzechem. Ocenia cię na ciele i duchu. Wyniszcza cię. Ale wyjdziesz stamtąd oczyszczona, gotowa, by stanąć przed ojcem. Mam nadzieję, że nie ciąży ci zbyt wiele żalów. Dla niektórych takie rzeczy bywają zabójcze. Uważaj, dobrze? Spotkamy się na końcu. Nic dobrego. Straciłem przez nią niejednego żołnierza. Ale oczyści cię przed spotkaniem z Inariusem. Dla kogoś z zewnątrz to prawdziwy zaszczyt. Jeśli można to tak ująć. O nie. Nie jestem gotowy. A nawet gdybym przetrwał przeprawę, nie wiemy, co znajduje się na końcu. Ale... myślę, że ty masz całkiem duże szanse. Miałem swoje wątpliwości. Kapłani bez przerwy powtarzali, że Lilith powróci. No i powróciła. Chyba mieli rację. No dobra. Gdzie to jest? Tutaj aż. To idźmy tam. Zamarzło nawet. To i to mi tu blokowali drogę. Nie ma. Idę się oczyścić. A, tu się ludzie modlą. No to widzę. Dobra modlitwa. Słuchaj, mroczna istoto. Albowiem zapuściłaś się poza zasięg światłości. Zmyj swe grzechy. Odetchnij mroźnym powietrzem. Droga ku odkupieniu otwiera się przed tobą. Ale musisz wykazać się wiarą, by nią kroczyć. Słuchaj, mroczna istoto. Albowiem zapuściłaś się poza zasięg światłości. Zmyj swe grzechy. Odetchnij mroźnym powietrzem.
Droga ku odkupieniu otwiera się przed tobą, ale musisz wykazać się wiarą, by nią kroczyć. Już ich poczęstowałem wiarą. Odkupienie. A to co to za czarownik? Dopuść chłód do swych kości. Przyjmij ból, albowiem agonia ciała to pierwszy znak oczyszczenia duszy. Uczyń swą wiarę silniejszą od jakiegokolwiek bólu. A mnie tu prowadzi ładnie. Dobra, ale jak trzeba iść, to... się pójdzie. Otwory kopyta. Gdzie ty tutaj szpiego za mną? Znajdź w sobie pokorę. Zaakceptuj swoje miejsce w wierze w Ojca, bo to On wskazał nam drogę. No dobrze, jak wskazał, to idziemy tą drogą. Ale kwiatkę sobie jeszcze zerwę. Zauważyłem, że on z kapliczką idzie.
topór by się przydał. Ale byśmy walczyli nim, to masakra. Zbliża się koniec twojej pielgrzymki. Zajrzyj w głąb siebie. Odnajdź wiarę. Poczuj, jak wypełnia pustkę w twoim wnętrzu. Pamiętaj, bez wiary jesteś niczym. Trzymaj się światła i o tym nie zapomnij. Dobrze, spróbujemy. Teraz tutaj musimy iść, tak? Ale idzie, ale już jest inne. Jak się rzucili? Przyznaję, lubię grać w karty. Przecież to nie grzech. Ale ta łapówka. Przez to, co zrobiłem, zginęli dobrzy ludzie. Czy to robi ze mnie złego człowieka? Zawsze taki będę? Po prostu cholera. Modlę się. Dlaczego to nie działa? O, udało ci się. Przynajmniej tobie. Masz wieści od Pradi? Niedługo z nią pomówię, ale zmieńmy temat. Za chwilę spotkasz się z samym ojcem Inariusem. Wiesz, nie wszyscy od niego wracają. Oby tobie się udało. W końcu jestem ci winien kolejkę. No to idziemy. Pamiętaj, że nic nie znaczysz. Nic. Nie, nie o samo klękanie tu chodzi, a o zachwyt. O oddanie należnej czci. Sama światłość, boska moc emanuje z tamtej komnaty. Choć moje ciało jest zimne i odrętwiałe, moją duszę rozpala ogień czci. Jak mam nie klęknąć? Otóż był. Wtedy jednak rozbrzmiała słodka poezja przepowiedni. By odkryć jej znaczenie, udał się na pielgrzymkę w głąb sanktuarium, by spotkać z... Cóż, nie powinienem o tym mówić.
w ten sposób oddajesz mi szacunek. Wybacz to wtargnięcie, ale... Powiedz, czego chcesz. Muszę przemierzyć Czarne Jezioro i potrzebne jest mi twoje błogosławieństwo. Jeśli pobyt tutaj niósł jakąś naukę, to byłoby to zrozumienie, że nasze cele i potrzeby rzadko się pokrywają. Kiedyś myślałem, że znajdę sposób, by zakończyć tę wojnę, ale nie. Było tylko więcej bólu. Wszystko, co robiłem, oddalało mnie od domu. Od miejsca, do którego przynależę. Ten świat narodził się z niemożliwości, a mimo tego gnij od środka, jak jego stwórcy. Ja nie... Lilith wkroczyła do starożytnego miasta. Pozwól mi za nią ruszyć. Twój rodzaj jest słaby, a ten świat został zmarnowany na krucjaty niegodnych. Powstrzymam ją. Nie, nie, nie. Słyszysz? Lecz nie słuchasz. Jego głos jest muzyką, symfonią światłości. Wejrzyj poza słowa, a odkryjesz prawdę. On się nawiedził. Dobra, idziemy stąd. No, widok płatny. Thank you.
udźwigam zbyt wiele. Kurde, zapomnieliśmy się troszeczkę. Dobra. Zaraz wracamy z powrotem. Idziemy troszeczkę pohandlować. Broń do walki w imię światłości. No nic nie masz ciekawego, chłopie. Dobra. To sprzedamy. To. Dobry interes. Ze mną zawsze są dobre interesy. Błogosławion. Coś jeszcze? Dziękuję. Niech ojciec cię strzeże. Niech ojciec nam błogosławi. Czego ci trzeba? No leży nic. Idziemy teraz tam. O kurczę, za dużo tutaj mi nie da. Błogosławieni ci, którzy chodzą w blasku światłości. Niech nasza wiara będzie niczym pancerz w obliczu napierającej ciemności. A, wróciłaś. Chodź, nie stójmy tak na zimnie. Porozmawiajmy w środku. Jednak stoisz przede mną. Znam jego metody. W moich oczach uznał cię godną. Błogosławię cię w imię światłości.
Niech cię prowadzi, a także zachowa od splugawienia i grzechu. Nasze zwycięstwo zostało przepowiedziane w niebiosach. W mych uszach rozbrzmiewa głos Ojca. Świetlista włócznia przeszyje serce nienawiści. Najpierw Lilith, potem najwyższych złych. On wybawi nas od odwiecznego konfliktu. Vigo i ja ucięliśmy sobie owocną pogawędkę. Odprawi pokutę. Zaufaj mi, jest w dobrych rękach. Pokuta. W oczach niebios stworzenie ludzkości było grzechem. Został wygnany. Teraz pragnie odkupienia, szansy na powrót do domu. Jak głosi przepowiednia, szanse te da mu zgładzenie Lilith. Gdy dostąpi wyniesienia, wszyscy do niego dołączymy. Okej. Tutaj ktoś coś chce od nas. Przybyszko! Przyda mi się twoja pomoc. Umierający rycerz wziął mnie za swoją spowiedniczkę. Mówił rzeczy bezbożne. Wspomniał, że jego oddział odkrył sekret nieśmiertelności. Czerwony kielich, ponoć dowodzący wyprawą biskup, kazał im z niego pić do dna. Wyznał, że ukrywają się w miejscu zwanym sangwiniczną kaplicą. Trzeba odzyskać kielich, a ja muszę odejść. Gdy go zdobędziesz, spotkajmy się w obozowisku plemienia niedźwiedzia. No nie ma sprawy. Niewiele. W archiwach nie ma o tym żadnej wzmianki, ale rycerz twierdził, że przedmiot był tuż pod nosem ojca, za bocznymi drzwiami pod alabastrowym monastyrem. Rycerz mówił, że odnaleźli czerwony kielich w starożytnych ruinach, głęboko pod ziemią. Był pokryty kurzem, lecz wypełniała go świeża krew. Potem stracił rozum. Zrozumiałam tylko kilka słów. Krwawe kazanie, grzech. Był przerażony. Nie tak głośno. W tych rejonach wiedza bywa niebezpieczna. Ktoś wysłał tych rycerzy z misją. Ktoś wiedział, czego szukają. I jeśli ten ktoś wiedział, że zamierzam zniszczyć kielich... Lepszych ludzi wieszano za mniejsze przewinienia, ale barbarzyńcy z plemienia niedźwiedzia nie mieszają się w politykę. Póki co będę wśród nich bezpieczna. No dobrze, siostro. No tu trzeba wejść. Się tutaj rozejrzymy. Ale to już w następnym odcinku. Jeśli się podobało, łapkę w górę subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych zmagań. Trzymajcie się ciepło. Cześć.